Tomasz Andrukiewicz, prezydent ŁKU, jest gościem Radia 5. Witam gorąco. Witam Państwa. Zacznijmy naszą audycję od ważnej informacji. Ważnej informacji, po raz pierwszy w ŁKU coś takiego się wydarzy. Za mazurskie zawody balonowe od najbliższego czwartku w naszym mieście ponad 20 balonów na niebie ŁKU. Tego chyba jeszcze w naszym mieście nie było. Tego nie było w ŁKU i wierzę, że mazurskie zawody balonowe wpiszą się w koloryt naszego miasta i będą regularnie się odbywały. Ale też warto powiedzieć, że w północno-wschodniej Polsce aż tak wielkiego zainteresowania nie było imprezami balonowymi. Mówię tutaj o samych aerostatach, czyli właścicielach tych, którzy latają balonami. Zapowiedziało na tę chwilę udział 25 aerostatów, czyli 25 balonów będzie uczestniczyło z Litwy, Białorusi, Rosji, nawet Kuwejtu, a także Polski, a dla uświetnienia tego lotniczego święta będzie też sterowiec z Litwy, który wykona loty widokowe nad Ełkiem i jeziorami. Ja tylko dodam, że ostatni sterowiec nad Ełkiem latał w okresie międzywojennym i te zawody potrwają kilka dni. Przy okazji tych zawodów ŁKU odwiedzi kilka, może kilkanaście znanych gwiazd telewizyjnych ze świata artystycznego. Także dużo będzie się działo, a jak tak gwoli wyjaśnienia, ten ostatni sterowiec, przynajmniej udokumentowany pobyt sterowca w ŁKU, to z okresów właśnie I wojny światowej. Te zdjęcia można zobaczyć w ełckiej wieży ciśnień, tam są takie pamiątkowe zdjęcia sterowca w ŁKU. Ponad 25 balonów na terenie naszego miasta będą walczyli m.in. o nagrodę, o Puchar Prezydenta ŁKU. Między innymi o Puchar Prezydenta ŁKU, ale też będą zawody odbywały się o nagrodę ufundowaną przez prezydenta Kuwejtu, bo to jest taka ciekawostka. Będzie balon z Kuwejtu i myślę, że warto na to popatrzeć. Rangi imprezie nadaje fakt, że patronat honorowy nad tą imprezą objął prezydent Kuwejtu oraz ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, pan Ryszard Kaczorowski. Dla uświetlenia tego całego wydarzenia w czwartek i w piątek przed wieczornymi startami balonów, bo każdego wieczoru będą się odbywały starty wieczorne, będzie można posłuchać w wykonaniu artystów Teatru Roma uwertury z upiora w operze, w wykonaniu m.in. głównego aktora z tego spektaklu, pana Damiana Aleksandra w oryginalnych strojach. I trzeba też powiedzieć, że myślę, taką ciekawostką będzie parada w czwartek parada wszystkich ekip balonowych o godzinie 21 w asyście policji, no ale wcześniej oczywiście start balonów, bo też pytają nas ełczanie, dlaczego balony nie mogą latać w weekend o godzinie 11, 12, 13. Tak, wygodnie by było wtedy oglądać. Niestety się nie da. W ciągu dnia nie da się, ponieważ warunki atmosferyczne najkorzystniejsze dla lotów balonowych są bardzo wczesnym ranem albo wczesnym wieczorem. Dlatego poranne loty odbywają się o godzinie 5:15 rano, zaczynają się. Natomiast loty wieczorne odbywają się od godziny 18:00 i będą się odbywały w kilku częściach miasta, w zależności od tego, jaka będzie pogoda. Na pewno będzie można zobaczyć balony nad jeziorem, na promenadzie. Będzie można też wykupić bilety na lot balonem nad miastem Ełkiem. Ja mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie unosiłem się dwa razy nad Ełkiem i warto to przeżyć i zobaczyć, w jaki sposób nasze miasto wygląda z lotu ptaka z góry. I bardzo nam zależy na tym, żeby ta impreza, Mazurskie Zawody Balonowe, wpisały się w cykl wydarzeń i imprez realizowanych w czasie wakacji. A do balonów jeszcze mamy trochę czasu, bo w czwartek te balony, ja przypominam, i w czwartek będzie można oglądać balony w ŁKU. Czwartek, piątek, sobota. A w najbliższym czasie, to najbliższa impreza. Letnie Kino Pod Gwiazdami, kolejna odsłona tego kina. Co tym razem zobaczymy? Tym razem zapraszamy na thriller amerykański Oko Orła. Film opowiada o skomplikowanej intrydze, w którą wplątują się dwie obce sobie osoby. Skoro thriller to film przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia, więc zachęcam wszystkich ełczan, gości i turystów, żeby z dziećmi nie przychodzić na ten seans. Zaczynamy o godzinie 21:40 na promenadzie w
na promenadzie miasta Ełku. Co ciekawe, już to jest kolejny, dzisiaj odbędzie się kolejny seans, ale poprzednie seanse pokazują, jak dużym zainteresowaniem cieszy się to letnie kino pod gwiazdami. 500-700 osób przychodzących na spektakle pokazują, jak dużą popularnością cieszy się ten projekt i to przedsięwzięcie. Ja tylko dodam, że udało nam się zakupić projektor i ekran w ubiegłym roku za pieniądze po części pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu miasta w Ełku. Zapraszam dzisiaj o 21:40 na thriller Oko Orła. Thriller Oko Orła, a teraz kolejna sprawa związana z remontem, który mamy za oknami, czyli remont Parku Solidarności w naszym mieście. Zbliża się rocznica cudu nad Wisłą. 15 sierpnia będziemy obchodzić tę rocznicę. Obiecywał pan, że do tego czasu park zostanie wykonany. Zdążą robotnicy? Robotnicy muszą zdążyć, ewentualnie jeszcze jakieś takie prace upiększające odbędą się po tym czasie. Natomiast 15 sierpnia otwieramy Park Solidarności. Będzie otwarcie z pompą? Nie wiem, czy z pompą, na pewno z wodą. Mam nadzieję, że deszcz nie spadnie, natomiast chcemy w tym czasie też odpalić albo odkręcić kurki w fontannie, w nowej, poddanej renowacji fontannie zabytkowej w parku oraz wodotryskach, które pojawią się przy pomniku za wolną i niepodległą Polskę. Ja tylko dodam, że w ostatnim czasie pojawiało się szereg trudności, które utrudniały pracę ekipom modernizującym park. Po pierwsze duża awaria wodociągu przy ulicy Armii Krajowej, która spowodowała również zapadnięcie się kostki w części ciągu pieszego oraz lipcowe deszcze, które powodowały, że nie można było pracować, natomiast staramy się zdążyć i wierzę, że ten czas w odpowiedni sposób wykorzystamy, tak by 15 sierpnia oddać Park Solidarności do użytku. Oczywiście 15 sierpnia świętujemy rocznicę cudu nad Wisłą. Park oddamy oficjalnie do użytku, ale w następnym tygodniu będzie w naszym parku festyn. W tym roku festynu w parku na 15 sierpnia robimy z uwagi na to, że piknik ułański tradycyjny już po raz trzeci odbędzie się na promenadzie miasta. Tutaj jest za świeża trawa, żeby mogły wchodzić na nią konie. Tak więc po uroczystościach, które rozpoczną się o 12:15, czyli msza święta w katedrze świętego Wojciecha. Potem mamy przemarsz do Parku Solidarności i tutaj uroczystości, odegranie hymnu, oczywiście otwarcie parku, poświęcenie tego parku. I o godzinie 14:30 rozpoczynamy piknik ułański, przy czym tutaj chciałem zaznaczyć, że w tym roku piknik ułański odbędzie się na skwerze za Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania, więc kilkanaście metrów dalej niż co roku, ponieważ w miejscu, gdzie co roku odbywa się piknik ułański, będą stacjonowały ekipy balonowe, będą kosze, więc cały piknik odbędzie się na skwerze za Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania. Tam będą dzieci i młodzież mogły przejechać się bryczką na kucyku, będzie można zasmakować grochówki wojskowej. Przewidzieliśmy również gry i zabawy dla dzieci, wabienie bociana, rzut rzutkami do tarczy oraz, myślę, atrakcja po raz kolejny, pokaz 10. Pułku Ułanów Litewskich z Grabowa koło Grajewa i koncert jednej z kapel. Myślę, że to święto będziemy mogli spędzić w rodzinnym gronie, jak co roku atrakcyjnie. Tym bardziej, że ten weekend zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ponieważ 15 sierpnia mamy również wieczorem koncert Noc Cygańską.